Moi drodzy przyjaciele, na dzisiejszym filmie. Na tym filmie chciałbym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat jednego z tematów, który jest najważniejszy w duchowości. Bardzo niedoceniany, pomijany, ignorowany, ale niezwykle ważny i potężny. Zabrzmi to paradoksalnie, ale chcę przez parę chwil porozmawiać z Wami na temat ciszy. Jak to się dzieje, że człowiek tak domyślnie, defaultowo nie słyszy Boga? Jest sobie w tym świecie, a ten Bóg jest gdzieś tam i go nie słychać, tak jakby, no powiedz mi coś, ale ja Cię nie słyszę. Dlaczego Cię nie słyszę? Dlaczego Cię, Boże, nie słyszę? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Jest taka jadaczka tu w środku, która Ci mówi, kim jesteś, kim mógłbyś być, jakbyś zrobił coś inaczej, kim jest Twoja rodzina, kim są Twoje dzieci, jeżeli je masz. Gdzie pracujesz, jeżeli masz pracę, gdzie mieszkasz, w jakim kraju jesteś, jacy są Ci wszyscy ludzie dookoła Ciebie, jaka jest Pani w sklepie, jaka jest dzisiaj pogoda, itd., itd., itd. Teraz na poziomie jakichś tam faktów tego świata, to może faktycznie jest, te informacje są prawdziwe na tą chwilę. To znaczy, na przykład, może faktycznie Pani w sklepie jest w tym momencie dla Ciebie niemiła. A teraz jest pytanie, które jest nieskończenie ważniejsze od tego, jaka ona teraz jest, dlaczego ona teraz taka jest, po pierwsze, a po drugie, czy Ty przypadkiem czegoś nie dokładasz, że ona jest dokładnie taka, jaka jest. I tutaj się rozjedziemy, jeżeli masz jakieś wglądy duchowe i własne doświadczenia, to będziesz wiedział i zrozumiesz, że my tworzymy swoje doświadczenie fizyczne, swoje doświadczenie trójwymiarowe. Tworzymy, determinujemy jako nasza świadomość. A możesz równie dobrze twierdzić, że nie, to wszystko jest dzieło przypadku i to się tak po prostu dzieje, a tu jestem małym, oddzielnym ja. To jeżeli tak jest, to daj sobie spokój z oglądaniem tego filmu. Bo to nie ma sensu, nic, co będę mówił dalej, nie zrozumiesz po prostu. I teraz Ty, jako świadomość stwórcza, kreujesz swoje życie. Kreujesz je, tworzysz. Deszcz właśnie zaczął padać. I teraz, jak będziesz miał cały czas te same myśli, co kiedyś, co wczoraj, te same bolesne myśli na temat, jakim złym jesteś człowiekiem, jaka Twoja rodzina jest zła, jaka Twoja praca jest lipna, no to jakie Twoje życie może być dokładnie takie, jak będą te myśli? Tego nie widać tak jakby w ciągu jednej sekundy. W sensie, że okej, mam jedną negatywną myśl i zaraz się będę źle czuł. Czasami to może umknąć i możesz nie być tego świadomy, ale jeżeli masz swoje życie i od 30 lat myślisz głęboko negatywnie, to jakie ono może być? No dokładnie takie będzie. I jeżeli spotkasz dowolną osobę, która chociaż odrobinę jest szczęśliwa, ale tak naprawdę szczęśliwa, to zobaczysz, że oni myślą inaczej. Ci ludzie szczęśliwi, pełni pokoju, nie mają tak dużo tych negatywnych myśli, które się same napędzają. Znaczy, o moja nie wiem, rodzina jest taka czy śmaka. To najbliższa. Mój partner jest taki czy śmaki i on powinien w swoim życiu zmienić to czy tamto i wtedy będzie dobrze, ale jeszcze tego nie zmienił, to ja będę dla niego niemiły, chamski i tak dalej, żeby on się wreszcie zmienił. No i czy to zadziałało? No nie. Czy to spowodowało, że czujesz się dobrze na co dzień? Nie. Czy to spowoduje, że Twoje życie jest lepsze, że Twój układ odpornościowy, że działa lepiej? Nie. Co to daje? Nic. To tylko przedłuża życie ego. I nieważne, czy z tym partnerem masz być, czy masz się rozstać, czy masz gdzieś jechać, czy też nie. To jest po prostu wewnętrzna, mentalna trucizna. Po prostu. Nie oszukujmy się, nie czarujmy. te myśli, to jest zwykła, najzwyklejsza trucizna, że ludzie są podtruci tutaj domyślnie, no bo nikt tego nie, mało ludzi to challenge'uje, w sensie mało ludzi zastanawia się w ogóle nad tym, próbuje to w jakikolwiek sposób podważyć, przygląda się w ogóle temu. Większość ludzi jest tak zatruta tym negatywizmem, że oni nawet nie są z tego świadomi, że są zatruci, że trują. Dlatego jeżeli jesteś w trakcie przebudzenia duchowego, kiedy się odtruwasz, to może być ci tak trudno przebywać z ludźmi. Nazwijmy ich zwykłymi. Może ci być po prostu trudno. I to nie jest coś, że z tobą jest coś nie tak, po prostu dla ciebie to już jest nie do przyjęcia. I teraz oczywiście jest etap, że to, co niby jest w tym drugiej osobie, tej pani sklepu, tak naprawdę pokazuje coś w tobie, co ty tam przyniosłeś. Ale co chcę powiedzieć? Wrócić z powrotem do tej ciszy. I że jest ta masa tych myśli, no to tak fruwają i zatruwają. I ty myślisz, że Bóg coś ci powie, to ci powiem, jest bardzo mała szansa, że on ci cokolwiek powie. A nawet jeżeli cię powie, to jest mała szansa, że to zrozumiesz i że to przyjmiesz. Bo przyjmujesz przekaz od Boga czy od mistrzów tak naprawdę w przestrzeni ciszy. Nie w przestrzeni, tylko w przestrzeni ciszy, otwarcia. Ja nie wiem. To jest taka postawa. Ja nie wiem. Jakbym wiedział, to bym to naprawił. Boże, pomóż. Proszę Cię, wierzę w Ciebie, ale pomóż mi. Ale ja się na Ciebie otwieram i zaczynam Cię słuchać i to, co mi powiesz, stwierdzę, że to jest dobre, to co mi mówisz i tak za tym pójdę. A taka postawa, ja wiem, co ja chcę i Ty mi zrób to, co ja chcę. Myślę, że on jest głupi. To my jesteśmy sługą Boga, a nie na odwrót. To tak nie działa, że Ty sobie wymyślisz, o ja tu jestem, wiesz, guru taki, śmaki, ja sobie wymyślę w swoim umyśle, co ma być, tak będzie. Jasne. Jeżeli to jest zgodne z wolą Boga, zgodne z tym, co ma być, jest dobre, to tak będzie. Ale najczęściej to jest po prostu czyste ego, które sobie wychcięła, próbuje wychcieć. Tak więc proszę, jak tylko możesz, to otwieraj się w nasłuchiwanie, przyglądanie się. Te myśli odkładamy na bok, nasłuchujemy. A później, jeżeli usłyszysz, że coś masz zrobić, że masz jakiś pomysł, inspirację, idź i zrób. I zobacz, jak się będziesz z tym czuł. Zacznij. Słyszę? OK. Może zrobię to czy tamto? I zacznij to robić. I zobaczysz po owocach, po pierwszych paru kroczkach, co się dzieje w środku. Może coś, może to nie jest ta droga, może to jest ta droga. I będzie tak, takie tarcie. Ale wsłuchuj się w siebie. I w szczególności to jest istotne, jeżeli chcesz korzystać ze spotkań indywidualnych, czy też może korzystasz z przekazów, które przechodzą przeze mnie i są dawane na stronie, to w tej przestrzeni ciszy naprawdę to można usłyszeć, naprawdę można to przyjąć w sercu, zrozumieć. A jeżeli próbujesz dolać do tego to nowe wino, czyli to dobro, to miłość, to starych bukłaków, gdzie jest to stare wino, czyli ten egotyczny człowiek, to się nie miesza. Tego się nie da dodać. Najpierw trzeba to stare opróżnić, wylać to stare wino z tych starych bukłaków. Czyli jakby część z was na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi, jak macie taki proces w życiu, że czujecie się opróżniani, że rzeczy z was odpadają, a nie za bardzo coś to podmienia na tą chwilę. No to jest ten proces opróżniania, który jest bardzo ważny, bo to nowe można wlać, dopiero jak to stare jest po prostu puste. I dlatego ta pustka, ta przestrzeń, uzdrawiająca przestrzeń, bo to nie jest tak, że ta pustka jest pusta i pozostanie pustką do końca ziemskich twoich dni. Ona jest pusta po to, żeby się coś mogło zaleczyć, co się nie mogło zaleczyć w tej gonitwie. Ona jest pusta przez chwilę, ale ona też jest nieskończenie kreatywna, bo ty wchodzisz w pole pustki, w ciszy, w nasłuchiwanie, czekasz, patrzysz, obserwujesz. Jeżeli zrobisz to właściwie, to nie możesz nie poczuć powiększonego pokoju, powiększonego relaksu, po prostu takiego stanu I ten stan nie jest bierny. Ten stan jest żywy, on jest piękny i on jest twórczy, i on jest wiedzący, on wie, czy w prawo, czy w lewo, on wie. A nawet jak nie wie, to sprawdzi, zobaczy, o tu nie, o dzisiaj już czuję, żeby to zostawić, ale dalej w pokoju. Później za 3 dni znowu przychodzi impuls, o może to znowu, okej. Nie, to ma jeszcze poczekać. A coś innego się pojawi. O, dobrze, to dzisiaj zrobię. O, widzę, że mnie to męczy. Nie, to odkładam. I przychodzi. I jest jakaś reakcja. Przychodzi, jest jakaś odpowiedź, jeżeli jest potrzebna. Czasami tą odpowiedzią jest cisza. Przychodzi ktoś z problemem? Cisza. Nic. Nie no, ale to nie jest odpowiedź. Wręcz przeciwnie. To jest odpowiedź nie na te pytania, które mogą być zadawane w danej chwili, ale na wszystkie. To jest ta moc, to jest ta nieskończoność w tej ciszy, co tak jakby umyka temu umysłowi, bo on by chciał zobaczyć, wiecie, jakąś konkretną rzecz, jakiś przedmiot, o, tu będzie coś zapisane, jakieś notatki, jakieś projekty, jakieś rzeczy, a dziękuję Miriam za ten zeszyt swoją drogą, bardzo go lubię. Na początku jak go dostałem, to trochę tego nie rozumiałem, bo stwierdziłem, że to trochę nie mój styl, bo jest taki ciekawy, ale później poczułem energię Saint Germaina bardzo wyraźnie i to jest mój ulubiony zeszyt. Szkoda, że już się kończy, ale uwielbiam go, tak więc dzięki. Po prostu to jest jakaś tam treść, jakiś wytwór. Kto maluje? Kto to tworzy? Kto to kreuje? Tu jest wartość. W tobie, w twojej esencji. Prawdzie o tobie, do której teraz bezpośrednio się odnosimy. Tam jest prawda, tam jest wartość, a nie gdzieś tam. To jest wtórne. Myśl można rekreować, ale to, co tworzy twoje życie, nawet jeżeli ci się ono teraz nie podoba, to jeżeli jak tylko puścisz to uzależnienie od tego negatywizmu, to możesz się bardzo, bardzo, ale to bardzo zdziwić. Jak piękna ona potrafi być. Jak piękna. Tak więc dziękuję za was, kochani. I do zobaczenia. Pa, trzymajcie się, hej.